Proszę o przygotowanie szczegółowego zestawienia wszystkich wierzycieli szpitala z wyszczególnieniem kwoty zobowiązań oraz datą i zaciągnięcia. Po drugie, proszę o pełną informację na temat struktury właścicielskiej spółki, Grudziąckie Inwestycje Medyczne oraz majątku własnego wyżej wymienionej spółki. Po trzecie, proszę o pełną informację na temat formy zabezpieczenia poręczenia udzielonego spółce Grudziąckie Inwestycje Medyczne w kwocie 273 milionów oraz, jeśli takim zabezpieczeniem są obciążenia hipoteczne majątku szpitala, o dokładny wykaz działek wraz z informacją o znajdujących się na każdej z nich obiektach kubatorowych. Po czwarte, proszę o udostępnienie treści umowy gwarancji, jakich udzielił szpital w firmie Siemens Finanse w związku z pożyczką z dnia 13 grudnia 2011 roku dla Grudziąckich Inwestycji Medycznych. Po piąte, proszę o udostępnienie wszystkich umów zawartych przez Grudziąckie Inwestycje Medyczne z instytucjami finansowymi oraz umowy pożyczki udzielonej szpitalowi przez GIM. Po szóste, proszę o przygotowanie zbiorczego zestawienia wszystkich postępowań prowadzonych w latach 2011-2014 w trybie UZP na pozyskiwanie środków finansowych, na finansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności szpitala oraz udostępnienie do wglądu pełnej dokumentacji tych postępowań, również postępowań prowadzonych przez Grudziąckie Inwestycje Medyczne. Po siódme, w 2011 roku prezydent Grudziądza oraz dyrektor szpitala regionalnego złożyli notarialne oświadczenie o nieprzekształceniu szpitala w spółkę kapitałową przez okres 20 lat oraz zobowiązanie do natychmiastowego zaspokojenia roszczeń Siemens Finanse na warunkach podyktowanych przez wyżej wymienioną w przypadku, gdyby do takiego przekształcenia doszło. Proszę o przedstawienie opinii prawnej, która towarzyszyła temu aktowi, oraz przedstawienie dokumentów, które upoważniły podpisujących prezydenta i dyrektora do podejmowania tak dalekosiężnych i kosztownych zobowiązań, na przykład uchwał Rady Miejskiej czy innych. Ósme, proszę o udostępnienie programu naprawczego, restrukturyzacyjnego szpitala, o którym wspominał pan dyrektor Nowak podczas posiedzenia komisji w dniu 17 czerwca bieżącego roku, oraz rekomendacji dla tego programu ze strony specjalistycznej firmy z Katowic, o której wspominał. Po dziewiąte, proszę o pełną treść protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziesiąte, proszę o zbiorczą informację na temat realizacji tegorocznego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na koniec maja lub czerwca. Jedenaste, proszę o przedstawienie posiadanych ekspertyz i opinii prawnych na temat działania ustawy o działalności leczniczej, szczególnie zapisów artykułu 59, 60, 61 w kontekście konsekwencji, jakie dla podmiotu prowadzącego ma ujemny wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Ekspertyzy takie, według zapewnień pana dyrektora, są w dyspozycji szpitala. I dwunaste, to co już było dzisiaj poruszane przez pana prezydenta, z czego bardzo się cieszę, świetle sformułowanego przez RIO zarzutu, że Rada Miejska w niedostateczny sposób angażowała się w nadzór nad działalnością szpitala poprzez brak kompleksowej kontroli. Proszę, aby pan przewodniczący Rady wystąpił z inicjatywą powołania specjalnej komisji do przeprowadzenia takiej kontroli z prawem posiłkowania się niezależnymi ekspertami z zakresu prawa i finansów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.